Witamy na drugim filmie. Prawdopodobnie teraz kończatę nie siądą. Już godzinę, półtorej chodzą. I chyba będzie tak, że te nie siądą znowu. Ktoś tam napisał, że to są dzikie gołębie i miał rację. To są bardzo dzikie gołębie, panowie. Ja ich nigdy nie miałem. Ale teraz jak ich mam, to wiem, że to są bardzo dzikie gołębie. Do budy nie można podejść, bo się zrywa. Jeść się daje dzikie. Nie wiem, co to za gołębie są. Zgoni człowiek, chodzą dłuższy czas, nie chcą siąść. No jeszcze tak pochodzą z godzinę czasu, no to nie siądą. Na wieczór i tak będzie. Ja mam zawsze wesoło z tymi gołębiami. Jak nie to, to znowu to. Tak jak mówiłem, dzisiaj co poszło tych parę sztuk w miasto, Budapeszt Czerwony, jeden nie wrócił. Gdzieś mu się miejsce spodobało na pewno. Jakaś samiczka i został. Ale na jedno to dobrze, bo i tak nie miałem samicy do niego. Na jedno to jest dobrze. No może wreszcie siądziecie? Chciałem pozdrowić wszystkich chłopaków z grupy na Messengerze. Pozdrawiam serdecznie. Mój syn Gracjan pozdrawia wszystkich. Mój następca gołębi. Wszystko robi ze mną. Gołębie też trzymamy razem. No może wam starczy. Dobry. Co puściliśmy tych murzynów dzisiaj. Jeden koroniaty zginął. Pod wieczór się zerwał. Siedział cały dzień, zerwał się i go nie ma. Także jednego jest mniej. Muszę z tamtych dosiad zrobić tych kończapów, bo to nic z tego nie będzie. No jest. No wyłaś, nie bój się, to się boi. Siadła? Proszę zobaczyć. Od razu. Boi się, od razu nie wiadomo co robi. No mówię, jeszcze brakuje pół godziny, godziny i będzie po gołębiach. I mają dosiad. Mają dosiad i wrasny. No wreszcie. No nie, no znowu coś. Niepotrzebnie ich wypuściłem wcześniej, trzeba było ich rano wypuścić. No nie będę gonił tych moich, bo to nie ma sensu. Może się siądą. Mówię, kiedyś mi pan pisał, że to są bardzo dzikie gołębie. I miał rację. Te gołębie to są najlepsze, ale od młodych. Od piszczaka przywieź, przyzwyczaić, to są najlepsze gołębie. Bo jak już u kogoś chodzą i przyzwyczaić, to jest bardzo ciężko. No i znowu coś idzie chyba, bo się rwią.
Ja mam zawsze wesoło. Jak nie świeże gołębie, to znowu te, to coś pójdzie, to coś przyjdzie. Dzisiaj łapaliśmy murzyna. Przyprowadziły nasze. Murzyn się nie pokazuje, w takim razie już zginął. Może rano wróci. No i tak sobie chućta, aż noc złapie i tak będzie. No, mało wam. Daj im to, można sobie pogadać. Jeszcze brakuje, żeby coś ich przepuszczyło, poszły w górę i będzie wtedy. Jeden, żeby siadł, to by siadł.